Słucham. No, szefie. Słucham, szefie. No cześć, kurwaty. No witam. Ile można na ciebie czekać? No słuchaj, szefie, daj mi więcej telefonów, to będziesz jeszcze dłużej czekał. Dobra, kurwaty, ciebie piśla. Się robi, a w jaki sposób? Wymyśl to sam. Okej, lubię takie zabawy i tak tylko przeszkadzał. Masz rację, zadzwoń jak będzie po wszystkim. Się robi, szefie. Siema, Wódź. Siema, szefie, jak cię nie było, stały się tu straszne rzeczy, mamy duże kłopoty. Chłopcze, tobie nic nie mogę zostawić? Co tu się gnoju działo? No to co to moja wina, że spalili nam laboratorium? No, a czy ja? A nie mogłeś do mnie zadzwonić? Ja włączony telefon. A no rzeczywiście, ale ciężko ci tak poszukać. Nie? Ameryka jest za długa i za szeroka. Dobra, 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 chłopcze, koniec żarcików, bierzemy się za elegancików. Wiem, gdzie mają swój magazyn samochodów. Gódź, zwinę z nowym samochód im. Okej. Okay. Dobra, dziewczynki, wy na miasto, a my tu swoje, ten, interesy załatwimy. Ja się nie zajmę, wiechałtko. Szefie? No tak, kurwa ty. No słuchaj, jest załatwione. Od razu załatwiłem tego Gucia, czy jak mu tam było. Jakiego Gucia? No tego, od lesiarzy. A, dobry jesteś. No szefie, w końcu zawodowcem jestem, nie? Dobra, u 16 u mnie po premię. Okej, okay, robi się, nara. Nara. Cześć, kurdłaty, co? No, cześć, czarny. Słuchaj, dostałem cynk, że te wilerki od lesiarzy robią jakiś interesik na mieście. Chyba się spotkały. To wiesz, co robisz, nie? Ja obiecywałem ci, że wykończymy wszystkich. Ja w porządku, pańcza. Na rap.
No kudaty? No cześć, jestem. No słuchaj, no załatwione już. Dobra, szybki jesteś jak zawsze. Pani do mnie, czas na szefa. No chłopie, jak ja zawsze jestem szybki. No, no. Kas. Myślę, że chyba będzie dobrze zakończone. No chyba tak. W najbliższym czasie nie powinni go tutaj znaleźć. Jak go zgadzą, to już nie poznają raczej. Nie, to się rozłoży szybko. W tym czasie znikniemy. Dobra, jedziemy. To co? No, za chwilę pogadamy. Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Dziś spytam największego bossa mafii w Polsce, którym jest Maciej P., zwany jako Charlie. Prawdopodobnie jego tak zwaną prawą ręką jest Mateusz B., zwany jako Kurde. Prosimy mieszkańców Świdnic, aby nie opuszczali swoich posesji. Przestępstwo jest bardzo groźne. Mają magazyn na majowej 3. Bo jak cię strzepnę, to zobaczysz! Ty mi nie trzeba, bo jak cię strzepnę?